Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiłam Państwa dlatego, że dalej żywy jest temat związany z likwidacją szkół w sądeckich internatach. Na ręce Pana Prezydenta złożyłam pismo z zapytaniem, czy rzeczywiście planuje taką likwidację kuchni w internatach, w trzech internatach na terenie Nowego Sącza i otrzymałam odpowiedź od Pani Zastępcy Pana Prezydenta, że rzeczywiście jest przewidziana taka likwidacja od września 2021 roku. Szanowni Państwo, kto ma do czynienia z oświatą, ma dzieci, dzieci chodzą do szkoły. Wiadomo jest, jak ważne jest bezpieczeństwo, opieka, jeżeli chodzi o sądeckie szkoły. Jest coś takiego, co nazywa się edukacyjnym bonem takiego pewnego bezpieczeństwa. Z czym to jest związane? Wysyłamy dzieci do szkoły. Wysyłamy nie tylko po zdobycie wiedzy, ale wysyłając dzieci do szkoły wiemy, że czują się one bezpieczne, że mają opiekę, mają nasze wsparcie. Nie dziwię się, że rodzice wysłali do Pana Prezydenta, ale również do nas pismo, list, w którym odnieśli się do tego, że wysyłając dzieci do sądeckich szkół, sugerowali się tym, że te szkoły mają także internaty, mają kuchnie, gdzie wydawane są zdrowe, zbilansowane posiłki. I teraz, Szanowni Państwo, taka zmiana nagle, niewyjaśniona, niewytłumaczona do końca. Możemy zastąpić to cateringiem? Czy tak naprawdę możemy zastąpić to cateringiem? Czy powinniśmy oszczędzać tutaj na dzieciach, na ich funkcjonowaniu, na ich takim spokojnym chodzeniu do szkoły, bo wiedzą, że później mają zagwarantowany ciepły posiłek, gdy wracają, o różnych godzinach. Miałam rozmowy z osobami, które normalnie po szkole mają jeszcze dodatkowe zajęcia, dodatkowe szkoły, szkoły muzyczne na przykład. Przychodzą o różnych godzinach, wstają rano, mają zabezpieczony posiłek, tak jak w domu. Tak samo jak w domu my dbamy o swoje dzieci, tak samo rodzice, którzy wysyłają do sądeckich szkół, mówiąc, że jest wartość tej szkoły, chcą, żeby dzieci chodziły tutaj do Nowego Sącza, powinny czuć się bezpieczne i dzieci też powinny się czuć bezpieczne. Czy na tym należy oszczędzać? Na pewno nie tędy droga, żeby oszczędzać na sądeckiej edukacji w taki sposób kosztem dzieci. I teraz, Szanowni Państwo, jeżeli rodzice wysyłają dziecko, to dziecko jest w szkole średniej w pierwszej klasie. I to dziecko w tym momencie dowiaduje się, że będzie zmiana, że będzie miało catering, że nie wiadomo, kiedy będzie ten catering przynoszony, jak będą wyglądały obiady, kolacje, jak rodzice będą musieli o to zadbać, czy będą musieli sobie sami robić te posiłki, kupować te posiłki. I to ta informacja jeszcze w momencie, gdy i tak jesteśmy w tej sytuacji, jeśli chodzi o szkolnictwo. Proszę zwrócić uwagę, że młodzieży też jest teraz ciężko. Mamy zdalne nauczanie, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wrócimy do szkoły. Dla nich to jest przeżywanie tej edukacji, a tutaj jeszcze Pan Prezydent dodatkowo dodaje im sytuacji, co będzie od 1 września. Wysyłając dziecko do pierwszej klasy, ta edukacja trwa kilka lat. Pomyślcie sobie, Szanowni Państwo, 5 lat, gdzie miała być stabilizacja, spokój i tutaj rodzice dowiadują się nagle, że tak naprawdę za rok nie wiadomo, jak będzie wyglądało wyżywienie dzieci. Czy dzieci mają w tym momencie zmieniać szkołę? Czy rodzic, który dba o swoje dziecko, wysyłając go do sądeckiej szkoły, wiedząc, że w tym roku miało zakwaterowanie i kuchnię pełnowartościowe, wyżywienie i takie podpisało porozumienie, że to będzie kontynuowane i teraz co dziecko się ma wycofać? Dzieci są z różnych terenów, to nie są dzieci sądeckie. To nie są dzieci z Nowego Sącza, tylko dzieci z gmin, z obszaru naprawdę różnego, od Zakopanego, bo i nawet takie dzieci wybierają sądeckie szkoły. Ja mam nadzieję, że dyrektorzy tych placówek przychylą się tutaj do tego głosu rodziców, bo nie powinno być tak, że w trakcie kontynuowania nauki jest zmiana takich przepisów, że jest w tym momencie strach i zastanawianie się, jak będzie wyglądało funkcjonowanie dzieci już po szkole. Myślę, że Wydział Edukacji, Panie Dyrektor, powinny popatrzeć, że kosztem dzieci
Nie da rady szukać oszczędności. Naprawdę, bo jakie są to oszczędności? Jakiego rzędu oszczędności chce znaleźć pan prezydent, robiąc taką zmianę i w trakcie trwania nauki dla dzieci pomysł, aby zmienić i dać catering. I jeszcze tak naprawdę jest to w ogóle niewyjaśnione, jak ma to wyglądać, jak mają być przewożone te posiłki. Więc to jest takie wzbudzanie strachu, uważam, że nie powinno to mieć miejsca. Dlatego, że i tak jest w tym momencie trudna dla dzieci sytuacja ze zdalnym nauczaniem, z powrotem do szkół. Zresztą nie tylko może dla dzieci, dla każdego z nas, bo znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji. Myślę, że powinien pan prezydent przemyśleć te swoje decyzje i pomyśleć, że sam powiedział, że nie będzie szukał oszczędności w sądeckiej edukacji. A tak naprawdę od czego się zaczęło? Najpierw chęć likwidacji szkoły, na którą my jako Rada Miasta nie pozwoliliśmy. Jak przypominają sobie państwo, następne działania to zrobienie wspólnego, jeżeli chodzi o zarządzanie administracją i księgowością, czyli takiej wspólnej księgowości, która też nie miała racjonalnego tutaj bytu funkcjonowania. Następnie kolejne oszczędności, czyli likwidacja części zajęć w Pałacu Młodzieży, tłumaczone przez panią dyrektor, a po co dzieci chodzą i tak prywatnie na lekcje angielskiego. Teraz kolejną mamy sytuację oszczędzania w sądeckiej oświacie. Nie tędy droga, panie prezydencie. Nie tędy droga, żeby oszczędzać na bezpieczeństwie, na funkcjonowanie, na zdrowiu sądeckiej młodzieży. Dziękuję państwu bardzo. Mam nadzieję, że pan prezydent zmieni swoje podejście w tym temacie i kuchnie pozostaną, zdrowe posiłki zbilansowane, pozostaną dla dzieci, które wybrały Nowy Sącz, żeby tutaj zdobywać edukację. Dziękuję. Tak, czyli ile tych kuchni ma zostać zlikwidowanych, ilu uczniów będzie dotyczył ten problem? Mhm. Panie redaktorze, to są kuchnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym, zespół szkół numer 1, zespół szkół elektryczno-mechanicznych. I tak naprawdę w tych trzech szkołach kuchnie mają zostać zlikwidowane. Jeśli chodzi o przebywanie dzieci na terenie tych internatów, rodzice, których dzieci znajdują się w tych internatach, płacą czesne, a oprócz tego płacą stawkę żywieniową za zbiorowe wyżywienie. Ja tylko przytoczę, że na przykład liczba miejsc, jeżeli chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące, to jest 105 miejsc jest możliwych, żeby tyle młodzieży zamieszkało. Ja też zwrócę na to uwagę, że jeżeli popatrzymy w szkół mechanicznych, w zespole szkół mechanicznych to jest chyba 65 osób. I teraz, szanowni państwo, przez pryzmat ilość uczniów, którzy są na terenie Nowego Sącza, to może się komuś wydawać, że to jest nieduża liczba, że nie powinniśmy w ogóle patrzeć przez pryzmat całej grupy młodzieży, która uczęszcza do szkoły. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta młodzież, która przyszła do Nowego Sącza z odległych miejscowości, niekiedy z odległych miejscowości, ona naprawdę wybrała Nowy Sącz i edukację tutaj, bo wiedziała, że ma to zagwarantowane. Rodzice byli pewni, wysyłajmy dziecko, mamy kuchnię. Wiemy, jak będą wyglądały posiłki. Kto z państwa ma dzieci, wie, jak wygląda nauka, wyżywienie, jak młodzież w tym wieku, szczególnie w wieku dorastania, szczególnie chłopcy potrzebują cały czas tych posiłków, wzmocnienia. Ta intensywna praca, która od nich jest wymagana, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, powoduje też, że oni potrzebują mieć dobrego, zbilansowanego pożywienia. Ja się nie dziwię, że rodzice są wystraszeni tą sytuacją, bo to są dodatkowe stresy. Co będzie od września? A nie powinno tak być. Czy z tą decyzją związane będą jakieś zwolnienia? Kuchnia? Jak to będzie wyglądało? No jeżeli, panie redaktorze, jeżeli będzie likwidacja kuchni, zostanie tylko stołówka, będzie likwidacja w kuchni, no to tak naprawdę te osoby, które są w tych kuchniach, no myślę, że jeżeli szukamy oszczędności, tak jak pan powiedział, pani w wywiadach powiedziała pani wiceprezydent, że szukamy oszczędności, no to nie wiem, wydaje się, że chodzi o to, żeby te osoby zostały zwolnione i kuchnie przestały funkcjonować. Więc tutaj, jeżeli chodzi o obsługę kuchni,
No to myślę, że zamysł jest taki, żeby właśnie te osoby nie już przestały pracować, no bo skoro ma nie funkcjonować kuchnia. Ile osób tam pracuje? Nie mam teraz danych, żeby powiedzieć panu redaktorowi, ile osób jest zatrudnionych we wszystkich tych trzech punktach. Natomiast, jeżeli będą zlikwidowane kuchnie, to każde miejsce pracy myślę, że będzie zlikwidowane. A jakie są koszty utrzymania takich stołówek trzech na terenie miasta? Jeżeli chodzi, panie redaktorze, o utrzymanie stołówek, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Państwo cały czas, tak jak pan prezydent, idzie w koszty. To jeżeli ja bym mogła tutaj powiedzieć na temat funkcjonowania kosztów, no to powiedzmy sobie tak, że każda likwidacja miejsca pracy to będzie redukcją kosztów dla budżetu miasta. Tylko panie redaktorze, czy tędy droga? Bo jeżeli bym miała powiedzieć, że będziemy oszczędzać, no to w tym momencie oszczędzamy kosztem dzieci. Czy tędy należy szukać oszczędności? Bo my nie mówimy, panie redaktorze, my nie mówimy tylko o miejscach pracy, bo te osoby, jeżeli będą zlikwidowane kuchnie, no to możemy myśleć o tym, że będą zwolnione. Ale my mówimy o całej sprawie związanej z wyżywieniem dzieci. I teraz kwestia szukania oszczędności. No nie tędy droga, bo ja na to pytanie mogę tylko odpowiedzieć, szukajmy gdzie indziej oszczędności. Pan prezydent uważa, że została zmniejszona subwencja. No ale szanowni państwo, przez ten cały rok tak naprawdę mieliśmy naukę zdalną. Proszę sobie obliczyć, jakie są to oszczędności dla funkcjonowania szkoły. Jeżeli popatrzymy na to, że nie wydajemy na wodę, nie wydajemy na prąd, prawda? Jeżeli ktoś zna realia funkcjonowania szkoły, zdają sobie państwo sprawę, że są zastępstwa. Jeżeli osoby no, mają prawo, tak jak w każdym jednym zawodzie, być osoby na zwolnieniach, są zastępstwa wtedy. To wszystko w pewien sposób generuje koszty. Tutaj przy tym nauczaniu zdalnym oszczędności dla oświaty są bardzo duże. Znaczy ja się nie cieszę z tych oszczędności, bo szanowni państwo, powiem tak, wolałabym, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji, w której się znajdujemy, żebyśmy nie byli w czasie pandemii, żeby młodzież mogła się spotykać w szkołach i żeby było bezpiecznie. Więc ta sytuacja wytworzyła się sama, ale kiedy jest ta sytuacja, no to ona na pewno spowodowała znaczne oszczędności, jeśli chodzi o oświatę. I szukanie w tym momencie jeszcze dodatkowo tak naprawdę kosztem dzieci spoza Sącza. No bo szukanie tutaj jakichś oszczędności, no myślę, że nie. Czy z założenia trzeba przyjąć, że ten katering będzie gorszy, na gorszym poziomie niż te produkty podawane w kuchni? Przecież większość przedszkoli tak funkcjonuje, że tym takim dzieciom 3-4-letnim są dowożone codziennie posiłki z zewnętrznych firm. Panie redaktorze, odniosę się do tego tako, jako nie może w tym momencie radna, która ma z państwem konferencję, ale odniosę się jako matka. Jeśli państwo mają dzieci, to sobie państwo zdają sprawę, jak wygląda wyżywienie, jak wyglądają obiady w domu. To ja panu redaktorowi tylko mogę powiedzieć tak. Wysyła pan swoje dziecko do szkoły, chce pan, żeby zdobywało wiedzę, skupiło się na nauce, bo to jest istotne i ważne. I w tym momencie ma dziecko zapewnioną kuchnię. I teraz ja nie mówię, że catering będzie gorszy. Pana dziecko ma zajęcia dodatkowe, pana dziecko idzie na drugą zmianę, prawda, przychodzi o różnych godzinach. Czy będziemy odgrzewać ten catering? Czy catering będzie na daną godzinę, bo jak była kuchnia, to wydawana zupa, która była zawsze ciepła, wydawana była o różnych godzinach. Czy teraz catering będzie przyjeżdżał na jedną godzinę? Czy może zrobimy kilka godzin cateringu na obiad? I wtedy rodzice będą płacili więcej, no bo będzie kilka godzin cateringu o tej godzinie. To jest jedno. Druga rzecz, panie redaktorze. Jak sobie pan wyobraża robienie śniadania i obiadów, kolacji? Śniadania i kolacje jak będą robione? Czy dzieci będą korzystały też z cateringu? Czy będą sobie kupowały same i trzymały lodówkę w swoich pokojach, żeby jedzenie było wiadomo, że ich będą mieć półki zaznaczone, będą robili sami, będą wstawać wcześniej. W domu też dzieci robią sobie same jedzenie, bo ja myślę, że one są w stanie sobie zrobić same jedzenie w domu i tam też byłyby w stanie zrobić jedzenie. No ale gdyby pan redaktor zaprosił swoje dzieci i tych dzieci byłoby jeszcze więcej, każdy miałby sobie sam zrobić, myślę, że byłoby to duże utrudnienie. Rodzice posyłając dzieci nie liczyli się z taką sytuacją. I tu nie chodzi o jakość jedzenia, bo nikt z państwa, jak ma dzieci w domu, to dzieciom codziennie cateringu nie zamawia. I ja nie wierzę w to.
że codziennie dzieci w domach, nie wiem, no panie dyrektor, codziennie do swoich domów zamawiają catering dla dzieci, który przyjeżdża. I to przyjeżdża na godzinę pierwszą, a dwoje dzieci kończy o godzinie 15. I przyjeżdża i sobie jeszcze ten catering odgrzewa. No, no kto by to odgrzewał zresztą? No nie wiem, może jedzą zimne. Panie redaktorze, naprawdę jak ja słyszę, że tutaj jest catering, to catering tutaj się nie sprawdzi. Catering tutaj się nie sprawdzi. Jeżeli chodzi o przedszkola, panie redaktorze, jeżeli w przedszkolach są cateringi, ja mam wielu znajomych, którzy mają dzieci w przedszkolach i tak później dzieci ciepłe posiłki też jedzą w domu. Bardzo często w internetach jest tak, że na przykład jak zostaje jedzenie po kolacji, sami wiedzą państwo, jak młodzi ludzie długo czasami się uczą, czasami potrzebują coś jeszcze zjeść wieczorem. Zawsze to było przygotowywane tak, że mogli sobie coś jeszcze zjeść, jeżeli siedzieli bardzo długo i przygotowywali się do lekcji. W internetach się nie sprawdzi catering, takie jest moje zdanie. I nie dziwię się stąd, że takie pismo ze strony rodziców. To może być decyzja o likwidacji rezydenta, czy tutaj jest jakaś Rada Miasta, jakiś projekt uchwały w tej sprawie musi podjąć? Panie redaktorze, przeanalizowałam we wszystkich tych trzech miejscach, przeanalizowałam statuty i szkoły, i statuty, i internatów. Tak naprawdę zapis dotyczący kuchni jest tylko chyba w statucie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. No, statut zawsze można zmienić, więc to jest kwestia zmiany w statucie. Natomiast no, to jest decyzja pana prezydenta. Nie decyzja Rady Miasta. Likwidacja szkoły to już była decyzja Rady Miasta, stąd podjęliśmy taką decyzję, że nie została zlikwidowana szkoła podstawowa numer 1. Ilu rodziców podpisało się pod tą petycją? 17 chyba nazwisk. Nie wzięłam ze sobą tego. A dostała pani wyliczenia faktycznie, jakie to są będą oszczędności? Nie dostałam takich wyliczeń, jeżeli chodzi o stronę pana prezydenta. I nawet, panie redaktorze, nie tędy droga szukania. I myślę, że jeżeli się wyliczy takie oszczędności, to naprawdę no, nie będą to takie koszty, żeby można było w taki sposób oszczędzać na edukacji. Te stołówki, te kuchnie w chwili obecnej funkcjonują, czy one jakoś świadczą usługę teraz, chociażby w czasie pandemii? Panie redaktorze, jeżeli proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli szkoły są nieczynne, no to jest problem, dlatego że internaty też nie przyjmują, prawda? Natomiast nie odnośmy się do tej sytuacji, panie redaktorze, bo pan redaktor cały czas jak gdyby wraca do tego, co jest teraz. Teraz znajdujemy się w innej sytuacji, ale ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy, trudna, wytworzyła tutaj oszczędności dla edukacji, prawda? Natomiast my mówmy o tym, co będzie, jeżeli dzieci wrócą do szkół. I druga rzecz to jest to, co już powiedziałam państwu. No jeżeli ktoś wysyła dziecko na edukację do szkoły, to liczy na stabilność przez cały okres edukacji. I teraz ci rodzice, którzy podpisali tą listę, to teraz kierując się dobrem swoich dzieci, bo wysyłając ich tutaj do szkół, wybierali, wiedzieli jaka jest sytuacja, to teraz to mają, panie redaktorze, te dzieci mają zostać, nie wiem, zmieniona szkoła? No to myślę, że naprawdę tutaj jeszcze dodatkowe stresy młodzieży nie są potrzebne, nie rodzicom. Ja jeszcze do państwa, jak gdyby taką drugą rzecz, bo wczoraj przeczytałam taką jedną, odniosę się do tego, do wystąpienia pana prezydenta, Zielony Nowy Sącz. Nie wiem, czy państwo tutaj zapoznali się z programem pana prezydenta. Ja tylko powiem bardzo krótko. Najpierw zgoda na wycinkę drzew, o czym było głośno zresztą w Nowym Sączu. Mamy Aleję Dunajewskiego, była sprawa Parku Strzeleckiego 29 listopada. I teraz, panie prezydencie, akcja Sadzimy Młode Drzewa. Trzeba było się najpierw zastanowić, dlaczego wycinać takie drzewa, które mogłyby być płucami Nowego Sącza i rzeczywiście drzewa, które wytwarzają tlen. Natomiast teraz akcja sadzenia drzewek. Ja jak najbardziej popieram akcję sadzenia, żeby tych drzew było jak najwięcej, ale nie na zasadzie akcji, że najpierw te drzewa wycinamy. Jeśli chodzi o powietrze, to
zadam pytanie panu prezydentowi, czy rzeczywiście polepszyło się powietrze w Nowym Sączu? Jak państwo wiedzą, na stronach miasta zawsze było monitorowanie czystego powietrza, zawsze były wskaźniki. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że nie ma w tym momencie tych wskaźników na stronie miasta. Nie wiem, czy się tak poprawiło powietrze, czy jak nie widzimy bezpośrednio, to powietrze wydaje się czystsze. I teraz jeszcze mówiąc o czystym powietrzu, to ile zostało wymienionych tak zwanych kopciuchów między rokiem 2019 a 2020. Bo to też istotnie wpływa na funkcjonowanie Nowego Sącza, na powietrze w Nowym Sączu, które jak wiemy wszyscy nie jest czystym powietrzem. Badania wskazywały, że jesteśmy jednym z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu i tutaj wszelkie działania, jakie powinny być podejmowane do tego, żeby to zmienić. Ja zawsze podkreślałam, nie tylko sam Nowy Sącz, ale dobra współpraca z gminami, bo tutaj trzeba myśleć o zmianie powietrza na terenie całej Kotliny Sądeckiej i to jest istotne i ważne. I tutaj ta współpraca powinna być jak najlepsza na każdej płaszczyźnie. Trzeba się nauczyć współpracować z gminami tak, żeby właśnie te wszystkie przedsięwzięcia były tutaj nie tylko w samym Nowym Sączu, ale na terenie całej Kotliny tak tworzone, żeby dawały czyste powietrze wszystkim gminom. Dziękuję. Ja chciałem się zapytać odnośnie lodowiska. Wiemy, że ta cena, która wyszła z przetargu, znowu jest wyższa niż zakładana w budżecie. Czy klub PiS wybiera Nowy Sącz, jeżeli będzie taka propozycja ze strony prezydenta odnośnie zwiększenia finansowania tego zadania, czy zagłosuje za, czy będzie przeciw? Panie redaktorze, nie będę odpowiadała w imieniu klubu, dlatego że jestem tutaj sama i nie rozmawialiśmy na klubie, natomiast powiem jedno. Pan prezydent jest tak świetnym menadżerem, ja się dziwię, że źle przygotowane kalkulacje mówiące o tym, ile powinien kosztować tak naprawdę basen, tak naprawdę ile powinno kosztować lodowisko. Jeśli sobie pan redaktor przypomina, ja przypominam sobie te sesje, jacy to my jesteśmy jako klub, takie osoby, które są przeciwne, żeby powstało lodowisko, że zabieramy pieniążki, przekładamy na bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Sącza. Teraz się dowiadujemy, że nawet kwota, którą pan prezydent przygotował, jest nieadekwatna do tego, jakie są ceny rynkowe. I teraz pan redaktor się mnie pyta, kierunek teraz znowu do klubu PiS wybieram Nowy Sącz, prawda? Chodzi o to, że musi być zgoda. Ja mam. Dlatego pytam się. Panie redaktorze, pan prezydent jako menadżer, który mówi zawsze i podkreślał, że jest menadżerem, że przyszedł z gotowym planem na funkcjonowanie Nowego Sącza, powinien sobie zdawać sprawę, że przygotowując pewne rzeczy dotyczące inwestycji w Nowym Sączu, powinno to być zostać przygotowane we właściwy sposób. My mamy co chwilę tutaj sytuację taką, jak sobie przypominają państwo redaktorzy. Mamy stadion, mamy lodowisko. Co chwilę coś się pojawia, co jest. Za chwilę tego nie można zrealizować, brakuje pieniędzy. Są kolejne przetargi. Ja zauważam, że po takich wydarzeniach pan prezydent świetnie przedstawia nam różne propozycje, co nowego wybuduje. Teraz mieliśmy ostatnio bibliotekę, która plany biblioteki, ja już sobie przypominam, jak były plany rynku maślanowy. Wizualizacje są świetne, tylko jeszcze trzeba dobrze pewne rzeczy przygotować, tak żeby nie trzeba było potem prosić Rady Miasta o zmiany, bo coś zostało przygotowane nie tak jak trzeba. Dziękuję.